Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Słowami autora pieśni ludowych. Jak do tego doszło, Mirku? Nie wiem. My też nie wiemy. Część motoryzacji legła za nami. Tak. I leży tu już od miesięcy, a niektórzy mówią, że od lat się powtarza, że ktoś dowozi to systematycznie, nawet jak trochę zniknie, to znowu przybędzie. A przecież, jak napisane, teren monitorowany. Jak monitorowany, to my na kamerkę, numer rejestracyjny i mamy gościa. Łatwiej jak z tym szczupakiem w jeziorze, prawda? Bo na szczupaka to i wędka, i zanena, wiesz, ten i trzeba mieć rybkę sztuczną, może nie, i nad wodą pójść, a tu... No i co z tym monitoringiem, to ja nie wiem, ale... Ja tylko krótki jeszcze do tego wstępu komentarz. Za tego typu zachowanie to byśmy wyrywali nogi z pewnej części ciała. Co najmniej. A na pewno to ten, który przywozi to samochodem, czy też przynosi na plecach, czy też z okolicznych garaży wynosi, bo są u nas czasem takie warsztaty, prawda, że tak powiem, szwagra albo inne rodzinne, że naprawiają i czasem coś podrzucą. No ale spotkaliśmy tutaj jednego pana i on mówi, panie, ale to już przez lata, nie? Tak, tutaj rano byłem, nie? I on mówi, ja mówię, no dobra, no ale to miasto, tak mówię, centrum miasta, bo ten pan jakoś tak był tu ze spółkami czy z kimś związany. Ja mówię, panie, to centrum miasta, przecież to wysypisko, śmieci. Panie, no tak, mówię, od miesięcy to leży, nie od miesięcy, od lat, mówi. W każdym razie, jaki jest dziś problem? Problem poruszamy dzisiaj recyklingu, ekologii. Jeśli już nasz samochód się nadaje, powiedzmy, na złom, nie? No ma ze 30 lat, nie? Powiedzmy, już tak niewiele warty. Nie chcielibyśmy go się pozbyć, oddać, względnie, że tak powiem, wykorzystać z niego połowę, a połowę oddać, nie wiem, tam może jakiś reaktywować do drugiego, to gdzie moglibyśmy ten samochód oddać, żeby, prawda, można było z czystym sumieniem nie postawić go gdzieś w krzakach, nie postawić go w jakichś garażykach, nie trzymać w garażykach, tylko zdać, zadzwonić do firmy, firma przyjedzie i będzie, albo chcemy zdać na przykład olej, bo akurat jesteśmy amatorem, mechanikiem, no i tam spuszczamy sobie, prawda, zmieniamy olej sam, filtr przykręcamy, jakieś roboty robimy. No i co teraz? No, zebrało nam się tego oleju przez 4 lata, na przykład litrów 20. I gdzie ten olej mamy oddać, żeby go do rowu nie wylewać? Jeśli płyn chłodzący wymieniamy, żeby pod ten nie wymieniać, prawda? No jest tam w mieście, że jeden akumulator na rok, 4 opony możemy zdać też w spółce miejskiej, ale jak mamy trochę więcej, większą taką część jak samochód, to w Suwałkach jako takim nie ma takiej firmy, która by to przyjmowała w sensie i przerabiała tutaj na miejscu. No tutaj jest firma, działa chyba z Augustowa, że mogą ten pojazd przejąć i tam rozbierają, ale tego typu rzeczy, jeśli sami wymieniamy zderzak i mamy uszkodzony, bo też się zdarzają domorośli mechanicy. No kupi sobie używany jeden zderzak, drugi mają pobity. No i teraz te dwa używane zderzaki, co ma z nimi zrobić? Pytam się ciebie, to jest plastik, tak jak tutaj leży. No co ma z nimi zrobić? No gdzieś, żeby być... Przywie się tutaj? Na to wyszło, że te zostały przywiezione tutaj, no. Ale niemniej jednak, jeśli już nie ma jeszcze takiej firmy, która by tym się zajmowała, no to apelujemy do władz miasta chyba tutaj, żeby w ramach spółek miejskich przemyśleć ten problem, żeby można było więcej tego przyjmować, bo
Z wyjątkiem tych czterech opon i akumulatora, to tych zderzaków nie przyjmą tam u nas chyba na tym, bo nie ma takiej możliwości, bo z plastikiem jest największy problem, bo to trzeba oddawać do spalarni. Tych takich wysypisk tego typu w Suwałkach znajdziemy więcej, nie? Więcej tych zderzaków. Ja i w tej spółdzielni, prawda, przy utracie tam i na północy znajdziecie to przy śmietnikach. Ale tutaj, żeby sprostować, tu nie chodzi, że my mamy żal do... Do spółek miejskich czy do miasta samego. Tu chodzi o to, że jeśli czasami tyle energii gdzieś idzie, nie powiem gdzie, to może tę energię, co idzie byle gdzie, to może przekuć w to, żeby po prostu wyłapać tych ancymonów i podać ich odpowiednim restrykcjom czy karom, na które sobie zasłużyli. Mam pomysł. Teraz jest trwała ogólna dyskusja i bardzo, ponieważ to kosztuje miliony taki profesjonalny, prawda, do takich recyklingu, czy też powiedzmy nawet spalarnia, czy jakakolwiek zagospodarowanie odpadów posamochodowych, to może jednak ominijmy, nie wrzucajmy na bieżąco, nie budujmy tej biblioteki nowej, a wybudujmy taki właśnie może recykling, bo ja teraz jak na Facebooku te opinie, to 90%, 95% jest miażdżąca. Jak pokazano ten projekt nowej biblioteki, oni tam mówią, nie, po co, dlaczego, jest szereg ważniejszych wydatków, już nie mówię o tam przedszkolach, żłobkach, różnych pomysłach, a my 95% wypowiedzi jest przeciwna. A może, mówię, zamiast tych 30 milionów wydać na tą bibliotekę, zacznijmy budować takie profesjonalną, czy spalarnię, czy również przy tej spalarni recykling części plastikowych do samochodów i innych. Może bądźmy drudzy czy trzeci w Polsce, bo do tej pory to chyba tylko Poznań ma profesjonalny taki punkt, gdzie przyjmują wszystkie wyposażenie poza blachami, nie? Czyli siedzenia, wykładziny i tak dalej. I to zagospodarowują. To od tego nie uciekniemy. Od tego nie uciekniemy, bo to jest właśnie sprawa nasza tutaj miasta, żeby nie było takich przykładów. Chcecie, to my znajdziemy jeszcze ich więcej. Już nie pojedziemy tam do lasu. Nie, Mirku, ale tu teraz ja jestem twoją opozycją, bo... No tak być powinno. Nie ma nie będziemy komuś mówić, co ma budować, a czego ma nie budować, bo ja tam akurat tematu nie znam. Tej naszej biblioteki słyszałem. Wszystko jest potrzebne, ale kosztuje. Ale chodzi o to, żeby po prostu zająć się może tym akurat. Bardzo proszę. Bardzo proszę tym się zająć. że Mirka zdyscyplinowałem. Tak, Mirka jestem zdecydowanie za tym, że tym też się zająć. Takich przykładów, jakie tu pokazujemy w mieście, jest dużo, dużo więcej. Czyli zająć się problemem rzucania pod śmietnik. To nie tylko w mieście jest problem, bo wyjedźmy za las, bo akurat mam okazję teraz dojeżdżać do pracy i do domu, to za miasto. I problem nie tylko dotyczy miasta Suwałk, dotyczy to pewnie każdego miasta i dotyczy to wszystkich dróg prowadzących za miasto i w obrębie miasta do wszystkich lasów. W terenach wiejskich ludzie też wyrzucają do lasów i w ogóle to jest problem bardzo globalny i nie można go organizować, że to dotyczy tylko miasta Suwałk. Przepraszam, zapomniałem, że się wyprowadziłeś poza miasto teraz. Wiesz, dlatego ja mówię o miejskim interesie, a ty mówisz o właściwym, nie, ale... że za miastem też. Tylko, że wiesz, tam za miastem, tam daleko, to będziesz jeszcze tam, zanim cię dojrzę, to trochę potrwa. A tutaj już jednak w mieście bardziej widoczni jesteśmy, a problem pokazujemy już na gorąco, bo tak, miasto ma duże środki. Tak, jest to problem ogólny, ale tych problemów to mamy więcej, których nikt nie chce dotykać. Czekaj, a jak będzie z podatkami? Bo ja, jak to podatki wpływają moje tu na miasto, teraz jak ty poza miasto, to pójdzie tam na gminę? Nie, ja jestem mieszkańcem miasta Suwałk. O! Od urodzenia. Nie, no to wiem. Z małymi przerwami. Ze względów Wydziału Komunikacji, żeby było łatwiej rejestrować pojazdy. Dobra. Ale przypominamy, że część naszych wszystkich podatków, prawda, to są wpływy główne miasta i te pieniądze nie biorą się znikąd. Co prawda zawsze ich brakuje, dlatego trzeba zaciągać jakieś kredyty. No kredyty wiadomo. Ale wszyscy zaciągamy kredyty. Tak, ale wszyscy. Ja przepraszam, tak wygląda, że ja cały czas bronię naszego miasta. Nie chodzi o to, że o twoich kredytach to ja nie będę. Tylko chodzi o to, że zawsze wszyscy mówią, że wszystko jest źle. Ja czasami w domu się łapię, że moja partnerka mówi źle. Tak? Nie. Ja mówię, Boże mój, coś dobrze zrobiłem? Słuchaj, nie jest źle, może najwyżej brudno. Tam opony leżą, tam jakieś, prawda, zapchane między garaże. Tutaj dwa garaże stoją, blaszaki, tu jakieś drzewa rosną. Ludzie, centrum miasta, na litość boską, spójrzcie, co to jest, jak ta droga, połamane wszystko. Tam z tamtej strony ładnie zagospodarowane. Wchodzimy na zaplecze,
No kurne, no normalnie. Koszmar! No ale to ma związek z motoryzacją w dalszym ciągu. Dalszym tam ma, bo one te opony i te wszystkie inne zderzaki to siedzą między tymi garażami, a garaże to motoryzacja. W związku z tym mówię, coś spróbujmy z tym zrobić. Spróbujmy zająć jakieś stanowisko. Nie no, na pewno trzeba o tym mówić, tak? Nie, trzeba o tym mówić. I to bez, bez złości czy bez nienawiści. Po, no bo... Po żadnej ze stron nie stajemy. A teraz, jeżeli chodzi o ten napis, nie? Teren monitorowany, to w ramach tego programu właśnie chcemy powiedzieć o tych kamerach, nie? O tych kamerach, które tak naprawdę w mieście to nie są wykorzystane, bo one działają w ten sposób, że po prostu to się nagrywa, to gdzieś tam spółdzielnie mają swoje kamery mieszkaniowe, bardzo dużo i tutaj niby napisane. Monitoring spółdzielczy jest bardzo wielki, nie ma żadnej współpracy między monitoringiem spółdzielczym a monitoringiem miejskim. Jeśli powiedzmy ZBM chce dostać nagranie z monitoringu, prawda, ze spółdzielni, to po prostu spółdzielnia nie udostępnia. Więc ale nie, jest się. Jeden koordynator. Jest? Tak. To? My sami mamy w firmie 12 kamer, jest jeden koordynator. Czyli ty? Komenda Miejska Policji. A jaki koordynator, jak się nagranie? Jak wtedy się naburaczy, to przychodzę, no, proszę o nagranie. Tak, tak, i proszę o nagranie go generalnie, więc mówię, jeśli jest to przechowywane w dobrych warunkach, tam 5 dni czy ile jeszcze, no to można tam powiedzmy sięgnąć. Ale mi chodzi o to, prawda, że miasto ma... Też tam swoje kamery i na Urzędzie Miasta jednym, i na Placu Marii Konopnickiej, i na te skrzyżowania i tak dalej. Ale tam jest czysto. Tam jest czysto, tak. No ale może by postawiło ich taki właśnie, czy ZBM postawił gdzieś przy tych takich rodzajach i jak ktoś wywozi, no to może by go znaleźć, tylko nie? Tylko jest, o teraz mi przyszło do głowy coś, Mirek, tylko teraz jak... W te miejsce przywiozą, one tu leżą, te śmieci. Tak. Ale jak oni tu nie będą wozić, bo tu będzie kamera, a będą wozić do lasu, a to albo takie... po rowy, albo a... do rzeki, nie, nie, no to chyba, wiesz... ja nie wiem, czy to nie jest lepsze rozwiązanie? No więc może stworzyć taki punkt, gdzie każdy będzie mógł wrzucić na terenie miasta w ramach tej firmy, która będzie zajmowała się recyklingiem tego plastiku, zrobić takie, wiesz... Wielkie, takie duże jakby śmietniki, gdzie każdy może wrzucić. Nie, nie, no taką wiesz, ogrodzony gdzieś teren zamknięty, mówi, masz zderzak, weź przyjedź tutaj i wrzuć. Może w ten sposób, nie? Mówić, masz prawo, nie? To jest taki powiedzmy wielki, jakiś ogrodzony, nie? Tam nie za wysoko, nie? Siód, tam każdy może wrzucić. Na próbę, nie? Taki kontener. Tak, że mówi, opony zużyte, jak i nie tam tego kamerę wrzuć. Postawić. I tam kamerę postawić też, no może żeby być, popiołu nie że facet jest legalnie to wrzuca, nie? Tak. No, miałem zderzak, zmontowałem go, o jest punkt miejski i wrzucę. Może to nie być zły pomysł, na przykład, że my, proszę bardzo, żeby tam nikt nie łaził, to zamknięte, a wrzucamy przez górę na przykład, lekko ogród. Bo myślałem jeszcze, żeby gdzieś na tym terenie wysypiska, ale potem pomyślałem, będą zarzuty, że jednak na paliwo nie daliśmy. Nie, no trochę tam powiedzmy za daleko, nie? Ale nie daliśmy zrobić, na paliwo. No jak ty mówisz, nie? No to jest wolny teren, to tu może zrobimy taki wielki kosz, nie? Gdzie będzie można to wrzucać. No to teraz kolejny problem ruszyłeś. Kto ci pozwoli z mieszkańców postawić kosz? A wiesz, to ja nie wiem, czyje to są tereny. Tutaj te garaże to chyba inny, bo tutaj szedł taki pan, to chyba kto inny zarządza, tu spółdzielnia zarządza, tam miasto, że nie wiem, kto czym zarządza, wiesz. Ci, nie żeby, moja rzecz do tego dociekać. Żeby nie skończyło ci się tylko małym ukamienowankiem. Że, prawda, tworzę prawda, punkt do wywożenia takich ludziom zderzaczków. Ludziom pod oknami. No tak. No to można w innym punkcie. Temat no, miasto jest... ma mnóstwo, miasto ma mnóstwo. O, proszę bardzo. Nie jest tak daleko wyjechać teraz na Sejny, prawda? A tam PGK i tak dalej. To tam łatwo zrobić taki punkt. I oczyszczalnia ścieków, oni mają tam mnóstwo terenu. Zróbmy taki do wrzucania. Wrzucamy, przywozimy zderzaki. Na początek siód, malutki. Przywozimy taki. Oponkę. Fuch. Malutki, często malutki. Wywożony. No może nie taki malutki, no bo jak to się mówi, to jest miś na miarę naszych czasów, to my też ten musimy teren taki stworzyć. No ale wtedy zobaczymy, czy jest chętni są do tego, czy tak. Ich nie ma. No tak, właśnie i ogłośmy. I ale to... na pewno wyjdzie to wyszłoby to taniej niż zbieranie, no, zatrudnianie nie, ludzi no, do zbierania bo to jedne miejsce, śmieci po rzekach. Tak, jedne miejsce, przyjedzie samochód ciężarowy, to zbiorą i tak dalej. I naprawdę tutaj miasto ma tereny, gdzie można by było... takie punkty, jeden czy dwa nawet zrobić, czy żeby ludzie to wrzucali, takie odpady samochodowe. Spróbować. No ale jeszcze teraz w czasie tej rozmowy przyszło mi do głowy, że dużo leży po stronie obywateli, no tak. miasta, w ogóle obywateli, że widząc tego typu zdarzenia, tak,
Nie ma co żałować tych ludzi, którzy to robią. Nie ma naprawdę co żałować. To... Pisać, robić zdjęcia, wysyłać, powiadamiać. Jeśli ktoś nie rozumie w języku polskim, w języku angielskim, niemieckim i tudzież innym i robi dalej to samo, no to jako, jako litość Prawo nad nim. Nie ma żadnej litości nad takimi ludźmi. Prawo kija. Mafia w Nowym Jorku i w Stanach chyba wie, co robi, skoro śmieciami się zajmuje. Bo nie mówią, że to jest niedochodowe. Załóż sobie mówią, pieca. Że to, kupę pieniędzy znajdę pod ziemią. W każdym razie. Mafia śmieciowa mówią, to związane z motoryzacją jest, że tak, ja skorzystam z tego, że mikrofon mam i powiem tak, parkuję w mieście pod domem i mam okazję, tak, że tam jest Stoję, Borham, klimatyzacja włączona 10 minut, prawda, bo blondynka tam czeka, prawda, mówię, to musi skończyć. Być schłodzona. No i wzdłuż płota stawiam prawidłowo, oczywiście. Czasem zdarza mi się jechać z prawej strony, wysiadam i noga idzie w uślizg. W uślizg? Tak. Bo co, piesek narobił? Tak. A, z pieskami to jest inna sprawa. Ale to ma związek z motoryzacją? Ma, bo jak się wypie tego na tym, to potem trzeba będzie cię odwieźć i dodatkowy samochód będzie musiał przyjechać i on też zatruwa się odwieźć, czyli karetka. To ma, bo słuchaj, ja siedzę na przykład na osiedlu w bloku, nie? I patrzę, prawda, idzie gość z psem, nie? Z psem, pies duży, produkuje duże kupy, to gościu ma duży smartfon albo tablet i idzie, patrzy tu słuchawki i udaje, że nie widzi, co ten pies robi, ale na smyczy go ma, rozumiesz? A pies, on patrzy w tablet, ja nie widzę, a pies wali kupy. A on pyk, pyk i poszedł. No tak. Rozumiesz? A czemu? Bo nie widział. Bo nie widział. Bo nie widział. No i co znowu? I to smartfony i tablety. I to jest nowy patent, nie torebkę, nie sprzątać, nie tego, smartfony i tablety. Ja, a panie, ja nie widziałem. Nie widziałem, bo patrzyłem smartfona, a kupy nawalone. No mnie się na podobało jedno rozwiązanie, jak tu by zwrócić na to uwagę, to był klasyk, film, to był Poranek Świra, tak? Czyli tak, Świr. Tak, Poranek Świr. Ze spodnie pod okno. Ja już, drodzy państwo, myślałem, żeby iść i komuś zaserwować to. Dzień Świra, patrząc, Dzień Świra. Patrząc z tableta. Teraz tableta. To co, kończymy tym tabletowym i smartfonowym akcentem i sru, a najlepiej to wypuścić na trawnik, żeby pohasał. Korzystając z okazji i trzymając mikrofon na bulwary suwalskie rano. Chciałbym pożegnać się z państwem. Jak latają tam mam rano, nadzieję do następnego razu w szczęściu i zdrowiu. Dziękujemy bardzo.